Witam wszystkich na Stalfanowym kanale w kolejnym już odcinku. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować takie oto ściski, kleszcze spawalnicze typu C. Ano mianowicie zamówiłem je. Zaraz Wam powiem po co. Tu z tego co producent podaje, no wiadomo, nie jest to w naszym języku. One mają 250 mm, czyli 10 cali. Nie wiem, jest to chyba odległość tu mierzona tutaj. Nie wiem dokładnie. No jakaś tam firma MTX. Nie wiem, czy to jest włoskie, czy hiszpańskie, już mniejsza o to. Tu nawet mamy wygrawerowane. Także widzicie, tu możemy sobie, no pewnie większość z Was zna takie szczypce. Jeżeli ktoś nie zna, no to właśnie dowiecie się, jak to działa w tym filmie. To możemy sobie ten regulację tego ścisku regulować poprzez kręcenie lub wykręcenie śruby. Ale mianowicie teraz chcę Wam powiedzieć, po co je zamówiłem. Chcę sobie dorobić do stołu spawalniczego mojego takie niskie po prostu ściski, ponieważ ja nie mówię, że oryginały są oczywiście złe czy coś takiego, tylko że widzicie, oryginały mamy bardzo wysokie, tak? Właśnie tu ja kiedyś robiłem też sobie takie niskie, ale nie do tego dążę. Chcę sobie zrobić takie niskie ściski, ponieważ przy małych, bardzo małych konstrukcjach, przy bardzo jakichś stoliczkach czy coś, gdy tych ścisków mamy tutaj powiedzmy po rogach naukładane, ciężko, powiem Wam, że ciężko nieraz jest dojść się przychylić. Kiedyś miałem taki przypadek, dobrze, że miałem przyłbicę, maskę spowolniczą na głowie, w momencie jak chciałem się przychylić, to mało co, nie rozciąłbym sobie łuku brwiowego. Maska spowolnicza zdążyła mi się po prostu zasłonić na twarz, tak? Także ja nie mówię, że te są złe, tylko że no po prostu przy niektórych takich małych, takich stoliczkach, właśnie jakichś takich konstrukcjach, no po prostu troszkę przy spawaniu przeszkadzają. Dlatego postanowiłem zrobić sobie takie właśnie ściski, takie płaskie, do takich małych konstrukcji. Będzie to polegało na tym. Tutaj rozszlifujemy tego nita. To są chyba jakieś stalowe czy coś. I po prostu rzecz będzie polegało na tym. Wyciągamy tą dolną szczękę, ona jest stała. Górna nam się otwiera. I dospawujemy to do tego pina. Piny pod stół, typowo pod mój 28. Tu już pozwoliłem sobie zrobić jedną sztukę kilka dni wcześniej. O, tu ją nawet psiknąłem sprayem, jakimś tam ocynkiem. Kiedyś zamówiłem sobie cztery wcześniej takie zaciski. Może nie ta sama firma, ale parametry wszystko mają te same. I zobaczcie sobie, jak to wygląda. Nawet do jakichś takich małych, nieskomplikowanych prac nie musimy używać takiego dużego ściska. To nam, powiem Wam, że no wiadomo, że przesunąć tam się może, ale to siłę docisku możemy sobie zwiększyć i nam się nie rusza, tak? Także dlatego postanowiłem dorobić sobie więcej takich sztuk. No, zamówiłem 5. I ta będzie
ze starego kompletu będzie najwyżej szósta. Także będziemy mieli parzyście do kompletu, tak? Ale dobra, ja już nie przedłużam. Bierzemy się do pracy. Pierwsza czynność, tak jak mówiłem, zajmiemy się zeszlifowaniem tych wszystkich pojedynczych nitów. Nie wiem, czy to nam wyjdzie, może trzeba będzie rozwiercić, zobaczymy. Ok, spróbujemy sobie to teraz wybić. Nie wiem, czy nam pójdzie. Jeżeli nie, to po prostu napunktuję. Napunktuję tu w tym miejscu i po prostu będę to próbował rozwiercić, tak? No, powiem wam, że trochę ma ciężko to wyjść. Może oprzemy sobie to na czymś. W ten sposób. Ale poszło. To troszkę nam się rozgina, ale to zawsze można sklepać. No i widzicie, jak to będzie wyglądało. Będzie dospawane w ten sposób. Tu po prostu wyznaczę sobie oś tego pina. Przyłożę. Nie będę spawał tego w żadnym przyrządzie. Tak dokładam. Patrzę, czy jest prosto i po prostu heftuję. I przystępuje do spawania. Żadna filozofia.
Fin po zewnątrz, w najgrubszym miejscu, ma dokładnie 39,5 mm. Także dzielimy to sobie na pół. Wyznaczamy oś pina. Zgadza się, zgadza się. Ustawiam po prostu po środku i to wszystko. Daję sobie, na razie dałem dwa, daję sobie po cztery hefty i przystępuję do spawania. I już sztuka gotowa. Można by było się pokusić o zespawanie tych otworów, ale powiem wam, że nie ma takiej potrzeby. No jak widzicie, ścisk, sekund 5 i ścisk gotowy.
Jak widzieliście, trwało to dosłownie parę minut. Tu teraz troszkę szlifniemy sobie te naddatki, które pouzupełniałem, bo gdzieś po prostu było niedolane. Także szlifniemy to sobie. Miejsca spawane zabezpieczymy sobie cynk sprayem.
Jak widzicie, obspawanie pięciu ścisków, bo jak widzieliście, jeden już miałem gotowy. Pięciu ścisków zajęło raptem, z przyszykowaniem zajęło raptem parę minut. Także powiem wam, że bardzo troszkę mi się stół zachlapał, ale to nic. Zaraz go przetrę rozpuszczalnikiem. Bardzo uważam, że takie ściski bardzo pomocne. Niebawem zobaczycie. Zobaczycie je przy moim kolejnym projekcie. Także niech sobie praktycznie już wyschły. Suchutkie. I widzicie, mamy komplecik. To na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem i subskrypcję. A ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się, pozdro, cześć!